Begrüße Sie herzlich beim Videoratgeber. Witam Państwa serdecznie na platformie naukowej Wolność Zdrowia. Dzisiejszym naszym gościem jest dr Franz Enzmann, specjalista w dziedzinie chorób mitochondrialnych oraz medycyny mitochondrialnej. Panie doktorze, pisze Pan o mitochondriach jak o dyrygentach naszych komórek i systemu nerwowego. Czy może nam Pan to trochę dokładniej wyjaśnić? Die Frage freut mich riesig, weil... To pytanie bardzo mnie cieszy, dlatego że po pierwsze już samo słowo mitochondrium jest trudne do wypowiedzenia, ale również dlatego, że mitochondria są ekstremalnie ważne dla naszego życia. One w zasadzie decydują o życiu i śmierci. Mitochondria są bardzo ważnymi organellami komórek. Ich ilość w bardzo aktywnych komórkach, na przykład w komórkach mięśni czy komórkach mózgu, to 1600 mitochondriów. Komórka jajowa kobiety posiada na przykład 100 tysięcy mitochondriów. Mitochondria są niezmiernie narażone na różne uszkodzenia. Gdy je tracimy, tracimy powoli energię w komórce. Tracimy wzrok, słuch, pamięć, tracimy siłę mięśni. To znaczy, że mitochondriopatia może dotyczyć każdego z nas? To prawda, ale musimy wziąć jeszcze pod uwagę to, co dziedziczymy od matki, ponieważ mitochondriopatie przekazywane są nam w genach matki. Są to tak zwane mitochondriopatie dziedziczne, związane z utratą wzroku, słuchu, niewydolnością serca, mózgu. Inne mitochondriopatie to nabyte, to nasze choroby cywilizacyjne, cukrzyca, Alzheimer. Na ten temat mówi się dość ogólnie, raczej częściej mówi się o dziedziczonych, które są o wiele trudniejsze do wyleczenia ze względu na uszkodzenie genu dziedziczonego od matki. Zdrowe mitochondria, podobnie jak uszkodzone, przekazywane są dalej przez matkę. To znaczy, to jak wyglądamy, to miks genów ojca i matki, ale te, które są gryfem na życie, pochodzą od matki. Matka jest tutaj decydująca, jeśli chodzi o mitochondria. Rozumiem. Jakie symptomy wskazują na utratę sprawnych mitochondriów? To może być na przykład utrata pamięci, ale jako pierwsze osłabienie mięśni, ślepota starcza. To zależy od wieku mitochondriów, wzrok. To, co jest bardzo ważną wskazówką dotyczącą mitochondriów, to utrata powonienia, co w późniejszym czasie może prowadzić do Parkinsona. To, co szczególnie ważne dla kobiet, to utrata elastyczności skóry. Tutaj ogromną rolę będzie spełniał koenzym Q10. Czyli mogę sobie pójść do apteki i zakupić według mnie odpowiedni środek i sama siebie leczyć? Może pani, pod warunkiem, że pójdzie pani do apteki, w której przeprowadzamy szkolenia. To tak jak z cukrzycą, należy się nauczyć z nią postępować. Terapia mitochondriopatii opiera się na bardzo solidnej diagnostyce. Musimy ustalić, czego brakuje. Odwołam się tutaj do pomiarów insuliny. W tej dziedzinie jestem specjalistą. Tak więc musimy mierzyć. Nie możemy tak sobie czegoś tam zakupić, tylko powinniśmy najpierw mierzyć, a później tak dostosować dawkowanie, by substancje, tak zwane substancje mitotropowe, mitoceuticals, dotarły do mitochondriów. To zupełnie inne podejście do dawkowania niż w przypadku witaminek. Jak wobec tego prawidłowo powinno się dawkować substancje mitotropowe? To jedno z ważniejszych pytań. To odróżnia nas od ogólnie przyjętego przyjmowania witamin. Substancje mitotropowe muszą dotrzeć do mitochondriów, dlatego należy najpierw ustalić ich poziomy we krwi. Musimy wiedzieć, ile ich potrzebujemy. Jest to zależne od wagi ciała, na co chorujemy, od obciążeń psychicznych. Na przykład sytuacje typu mobbing, utrata dziecka, najciężej obciążają mitochondria. To jest też często przyczyną powstawania nowotworów i naturalnie konieczną jest informacja, jakie leki przyjmujemy. Jeśli statyny, musimy koniecznie przy nich brać koenzym Q10. Dzięki temu unikniemy bólu mięśni. Może jeszcze jeden przykład zastosowania Q10. Koenzym dawkujemy 3 mg na 1 kg i 12 mg na 1 kg. To oznacza, że żeby osiągnąć odpowiednie działanie na mitochondria, musimy substancje odpowiednio dawkować. U pacjentów chorych na Parkinsona potrzeba 10 do 12 mg koenzymu Q10 na 1 kg masy ciała.
dosieren. Also ein Parkinson-Patient, der braucht. Kiedy mówimy o dzieciach w fazie wzrostu, też musimy podać 10 mg koenzymu na 1 kg masy ciała. W roku 1969 w Stanford w leczeniu dzieci chorych na dystrofię mięśniową zastosowaliśmy przypadkowo dawkowanie koenzymu Q10 jak dla myszy, czyli 10 mg na 1 kg masy ciała i to przyniosło efekt. Zbyt niska dawka nie przyniosłaby efektu. Wielkie dzięki za to pytanie. Czy przy terapii koenzymem Q10 mogą wystąpić skutki uboczne, tak jak przy stosowaniu tradycyjnych leków? To zależy od preparatu. Decydujące jest to, że mitoceutyki powinny zawierać substancje o najwyższej czystości. Powinny być one testowane na zwierzętach, to znaczy preparat, nie substancja, nie koenzym Q10 czy B3. Preparat musi być testowany na zwierzętach, toksykologia. To znaczy powinien być. Równie ważna jest kinetyka, to znaczy jaką dawką uzyskać odpowiedni poziom we krwi oraz oczywiście bezpieczeństwo stosowania. To, co pani pyta, dotyczy niewielu substancji mitotropowych. Jedna z nich to selen, który przy zbyt wysokim dawkowaniu może być niebezpieczny. Jeśli chodzi o Q10, jeśli jest to substancja o najwyższym stopniu czystości, nie ma mowy o żadnych skutkach ubocznych. Należy jednak wziąć pod uwagę interakcję Q10 z innymi lekami. Jeśli leki są relatywnie toksyczne, jak przeciwnowotworowe, chemioterapia, statyny lub jeśli jest to kontrast, należy odpowiednio dawkować Q10, by zapobiegać uszkodzeniom. Jeśli zaś chodzi o interakcję z innymi lekami, pytamy zawsze, czy przyjmowany jest lek na tarczycę. Taki lek może wejść w interakcję z Q10 i ludzie mogą odczuwać na przykład przyspieszone bicie serca. Dlatego ważnym jest, by lekarz czy farmaceuta miał wiedzę o medycynie mitochondrialnej. Wobec tego, co należałoby zrobić, by uniknąć chorób mitochondrialnych lub obniżyć ryzyko zachorowania? Najważniejsza jest ochrona sprawnych mitochondriów, możliwie mało stresu. Najgorsze dla mitochondriów są obciążenia psychiczne, na przykład trauma po utracie kogoś bliskiego, po utracie dziecka lub jeśli poddani jesteśmy mobbingowi. To są bardzo silne stany zapalne, tak zwane zimne zapalenia, które dotkliwie uszkadzają mitochondria i często prowadzą do nowotworów. Zimne zapalenia? Zapalenie kojarzy się z wysoką temperaturą. Wiem, kojarzy się z wysoką temperaturą. Istnieje tak zwane zimne zapalenie. Przede wszystkim, jeśli mamy do czynienia z niestabilnością odcinka szyjnego, ucisk na naczynia krwionośne i nerwy, a następnie ustąpienie ucisku i zjawisko reperfuzji, czyli przywrócenie krążenia krwi w uprzednio zamkniętym naczyniu krwionośnym. Oto zawsze obawia się chirurg, kiedy po operacji serca otwiera przepływ krwi, dochodzi do blokady mitochondriów, które muszą się z powrotem odblokować. Stabilność kręgosłupa szyjnego jest bardzo ważna. Pytam często, czy jest pani dzieckiem z cesarskiego cięcia, ponieważ często u takich dzieci dochodzi do problemów z kręgosłupem szyjnym. Również uprawianie sportów, jak na przykład niedorzeczne bieganie maratonu po ulicy, można się za głowę złapać, czy jazda konna. Również urazy, do których dochodzi przy wypadkach samochodowych. Prowadzi to do zimnych zapaleń, działających negatywnie na naszą psychikę. Obciążenia psychiczne są najgorszym rodzajem zapalenia. Nazywamy to stresem nitrostatywnym, nie oksydacyjnym, tylko nitrostatywnym. Herr Dr. Enzmann. Niewyobrażalne, jak jedno wynika z drugiego. Doktor Enzmann, dziękuję panu za wszystkie informacje, za to, że dał pan się do nas zaprosić. Zainteresowanych tematem zapraszamy na nasz blog specjalistyczny. Und für eine persönliche und individuelle Beratung steht Ihnen das Team von Gesundheitliche Freiheit zur Verfügung. Mehr Wissen, besser leben. Auf Wiedersehen. Sag mal, wie viel für ihn.